Miał przekonywać chore na raka kobiety, że nie są chore. Zapewniał, że uzdrowi je naświetlanie generatorem plazmowym wynajętym od niego za duże pieniądze. Kobiety zmarły, a dzisiaj przed katowickim sądem rozpoczął się proces 57-letniego naturopatę. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj po raz pierwszy Tomasz S. stanął przed katowickim sądem. Naturopata, jak samo sobie mówi, stwierdził, że przykro mu w związku ze śmiercią 66-latki i 35-latki, które korzystały z jego usług. Czy oskarżony przyznaje się do stawianych zarzutów? Absolutnie nie. Nie przyznaje się do stawianych zarzutów? 57-latek nie przyznaje się do tego, że oszukał dwie kobiety. Jak wynika z aktu oskarżenia, miał przekonywać je, że nie chorują na nowotwór i nakłaniać do tego, żeby przestały korzystać z pomocy lekarzy i nie zażywały przypisanych wcześniej leków. Miał obiecywać, że kobiety wyzdrowieją. Dokona on jej uzdrowienia z tych schowań, w pomocy naświetlania generatorem plazmowym, bez uprawnień, udzielał jej świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu. Tym wszystkim miał narazić kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia. Oskarżony mężczyzna twierdzi, że nie diagnozował kobiet. Jednak prokurator ustalił, że badał je m.in. kamieniami i wahadełkiem. Potwierdza to mąż 66-latki z Katowic, która zmarła w ubiegłym roku. On powiedział jej, że nie ma żadnego nowotworu i będzie pani za 3 miesiące zdrowa. Nawet kłamał do tego stopnia, że ją tam przyprowadziliśmy według. No przecież to profesjonalny oszust, profesjonalny. 57-latek odpowiadał tylko na pytania swojego obrońcy. Nie byłem ubrany jak lekarz. Mój gabinet nie wygląda na gabinet medyczny. Nie używałem nigdy żadnych tytułów, pieczątek, recept. Kobiety, zanim zmarły, wydały sporo na jego usługi. Młodsza zapłaciła ponad 28 tysięcy złotych, a starsza 17 tysięcy złotych. Najdroższe było wynajęcie generatora plazmowego. Jak zapewnia oskarżony, niczego nie obiecywał. Ramy, które robiła z generatorem pola plazmowego, niczym nie kolidują i nie kolidowały z leczeniem tradycjonalnym medycznym, a mają na celu tylko wzmocnić i poprawić pracę jej organizmu. Podczas kolejnej rozprawy zeznawać będą bliscy zmarłych kobiet. Mimo że sprawa jest w toku, oskarżony nadal może prowadzić swoją działalność.